Siemanko, witam wszystkich po najdłuższej chyba przerwie na tym kanale. Niektórzy już pewnie się cieszyli, że Rudy przestał nagrywać, inni do mnie piszą, dlaczego przestałem nagrywać, że czekają na jakieś wieści, na jakiś filmik. No to pomyślałem sobie, że w końcu nadszedł czas, żeby coś nagrać, a przy okazji mam trochę czasu, bo siedzę na kwarantannie. Tak, złapałem Decepticona i siedzę już teraz tydzień w domu. Ale mniejsza z tym, nie będziemy wchodzić w te szczegóły. Jak już może wiecie z poprzedniego filmu, ile go oglądaliście, jeżeli nie, to zapraszam, obejrzyjcie sobie, nie jesteśmy już w Kanadzie. Ja jestem od października na Korsyce, na francuskiej wyspie. Rodzina jest tutaj od 5 stycznia, czyli dosłownie w moje urodziny 5 stycznia. Przyjechaliśmy tutaj całą rodziną po kilkutygodniowym pobycie znowu na kontynencie. Także teraz już jesteśmy tutaj całą rodziną i korzystamy sobie właśnie. Przynajmniej moja rodzina korzysta, no bo ja siedzę zamknięty w domu, ale rodzina sobie korzysta z ładnej pogody, jest jakieś 16-17 w porywach do 20 stopni w słońcu, więc sobie zwiedzają, jeżdżą na plażę, jest wszystko fajnie. Ale zanim przejdziemy do tematu Korsyki konkretnie, to takie ostatnie moje słowa w temacie Kanady. Na tym kanale nie będę już wrzucał żadnych informacji w temacie Kanady, jeżeli to kogoś interesuje, to no, musisz sobie znaleźć inne źródło informacji. Tylko tak na koniec. Wiecie co, ja przez ostatnich kilka odcinków, czy tam połowę moich odcinków, ja zawsze przedstawiałem to, jak w Kanadzie jest. Oczywiście nie każdy się ze mną zgadza i nie musi się zgadzać, nie o to chodzi. Ja mówię o swoim doświadczeniu, każdy jakoś to odbiera inaczej. Ale po tym, co widzę, co się teraz tam dzieje i co do mnie piszą ludzie, wiem, że się nie myliłem. I chcę wam wrzucić taki jeden ostatni filmik tutaj, żeby podkreślić to, co ja mówiłem i żebyście zobaczyli, w którym kierunku Kanada idzie. I to jest dokładnie to, co ja mówiłem. I ludzie, no niestety, miałem nadzieję, że się będę mylił. Szczerze mówię, że wolałbym się mylić w tym temacie. Niestety się nie myliłem. Powiem tak, ja wyjechałem z Kanady w październiku 2021 i żałuję. Żałuję, że nie zrobiłem tego kilka lat wcześniej. Łudziłem się do końca, jakąś taką miałem nadzieję, wiecie, że tak, że dostaniemy ten pobyt stały, który i tak dostaliśmy. Później niż wcześniej, dobra, trwało to bardzo długo, ale łudziłem się, że jakoś jeszcze ta Kanada zrobi zwrot o 180 stopni, czy nawet 360 stopni, że pozbędą się tego pajaca, który tam rządzi, a niestety to idzie w jeszcze gorszym kierunku, no i będzie tylko w tym kierunku szło. Także wrzucam wam teraz ten filmik, a potem pogadamy sobie tak na szybkiego trochę o Korsyce. Plan voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui? Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui. 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 S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite. Jusqu'à temps qu'il se tanne puis qu'il se fasse vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci! Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. Także widzicie, co się dzieje w Kanadzie. Totalne pranie mózgu. Już nie tylko dorosłym, to już takie niektóre pokolenia już są stracone, ale zobaczcie, co oni robią z dziećmi. To jest przyszłość Kanady. Te dzieci, to są przyszli politycy, to są przyszli nauczyciele, przyszli lekarze, nie wiem, naukowcy i tak dalej. To jest przyszłość Kanady. Wrzucę wam tutaj również kilka zdjęć, wiadomości, jakie ja otrzymuję od ludzi z Kanady, czy to są Polacy, czy nie Polacy, to nie ma znaczenia, więc sami sobie zobaczycie. Wyciągajcie własne wnioski, ale pamiętajcie, podejmujcie własne decyzje. Nie sugerujcie się tym, co ja wam mówię, czy co inni mówią. To jest tylko dla przykładu i po to, żeby co niektórym otworzyć oczy. I to jest to, o czym mówiłem. Tak to właśnie tam wygląda i powiem wam szczerze, dla mnie jest to kraj stracony. Chyba że będzie jakaś, nie wiem, rewolucja, która usunie lewactwo od władzy,
Ale ja już to mówiłem kilka lat temu, że jeżeli to pójdzie dalej w tym kierunku, w którym idzie, to już nawet nie wystarczy taki Donald Trump, gdzie wszyscy i tak na niego jadą. Nieważne. Nawet taki człowiek nie wystarczy, żeby wyprostować Kanadę, to będzie potrzebny jakiś dyktator. No niestety, niestety. Ja nie mówię tego z uśmiechem na twarzy, ale po prostu ten cały syf i gnój, co narobili lewacy w Kanadzie, tak jak oni zniszczyli ten kraj, no to po prostu. A teraz, jeżeli się posypią komentarze, że ja gadam głupoty, ktoś tam komentował ostatnio, że kochany rząd Kanady robi dla nich wszystko, żeby im było dobrze. Jeżeli tak sobie wierzycie w takie rzeczy, żyjecie w takim amoku, w takiej jakiejś iluzji, nie wiem, w takim zakłamaniu, to dobrze, widocznie jesteście szczęśliwi, jest wam z tym dobrze. Dla mnie to nic nie zmienia. Dobra, teraz Korsyka, słuchajcie, no jestem tu od 3 miesięcy, z przerwą oczywiście, tak jak mówiłem, święta, Nowy Rok i jest fajnie. Jeżeli chodzi tutaj o pogodę, o klimat, to jest rewelacyjnie. Fakt, że przez miesiąc, prawie miesiąc padało, to nie było zbyt ciekawie, ale tak, generalnie no co, praca jest. Jeżeli ktoś się interesuje takim tematem, no to jest bardzo dużo pracy na przykład w budowlance, tak? Jeżeli chodzi o Korsykę, pracuję tu, co mnie bardzo zdziwiło, bardzo dużo obcokrajowców z takich państw, Polaków dużo oczywiście, pracuje tutaj dużo Rumunów, Bułgarów, Portugalczyków bardzo dużo, wręcz na budowach stoją auta z rejestracjami z Rumunii, czy tam z Portugalii, czy z Bułgarii. Także jeżeli chodzi o to, nie ma problemu, praca jest również w innych zawodach, ale oczywiście wymagany jest język francuski, ewentualnie przejdzie język włoski w niektórych przypadkach i czasami może być wymagany język angielski, na przykład w turystyce, w hotelarstwie i tak dalej. Wiem, że jest dużo na przykład Polek, które tutaj pracują w takich miastach jak Bastia, tam jest chyba największa Polonia. Ja jeszcze póki co nie zwiedziłem nic innego oprócz tutaj rejonów Ajaccio, czyli południe Korsyki, ale wiadomo, masz kontakt z ludźmi, rozmawia się z różnymi osobami, jestem na różnych forach internetowych również, bo tam można znaleźć różne fajne, przydatne informacje. I wiem, że dużo osób pracuje na przykład przy opiece do osób starszych i w większości przypadków na przykład nie jest wymagany język francuski. Także można sobie znaleźć pracę tego typu wyspie, jeżeli kogoś to interesuje. A tak to póki co, no, ona na razie nie pracuje, dzieci jeszcze nie chodzą do szkoły, mały jest po prostu za młody. Bo ma 2,5 roku, dopiero od września będzie musiał mieć obowiązek od 3 roku życia, żeby poszedł do szkoły. Także jesteśmy w trakcie już załatwiania tego typu papierologii. Córka na razie musi przejść test ewaluacyjny, jeżeli chodzi o poziom języka francuskiego. Myślę, że z tym nie będzie problemu, bo chodziła jednak 2 lata do szkoły w Quebecu. A żona póki co no, musi być z małym w domu, także tylko ja pracuję chwilowo, ale jest fajnie. Teraz może z minusów, tak na szybkiego, co wam mogę powiedzieć na pierwszych takich 3 miesiącach, z czym jest problem na Korsyce? To jest problem mieszkaniowy. Jest bardzo ciężko znaleźć mieszkanie, które by było, wiadomo, i w odpowiedniej cenie, w odpowiedniej lokalizacji, odpowiednio duże i tak dalej, i tak dalej. Czym jest to spowodowane? No tym, że jest to wyspa bardzo turystyczna w sezonie, i bardzo wiele osób po prostu wynajmuje mieszkania na czas określony, typu 7-8 miesięcy w roku, a resztę czasu chcą wynajmować domy czy mieszkania turystom. No po prostu zarabiają na tym dużo więcej, zamiast powiedzmy skasować za mieszkanie 1000 euro czy tam 700 euro na miesiąc, tyle biorą wtedy sobie w sezonie turystycznym za tydzień na przykład. No i tu jest bardzo duży problem. Także my póki co mieszkamy w apartamencie, w hotelu. Mieszkamy prawie jakby w lesie, można by powiedzieć, ale 10 minut od miasteczka, 20 minut od miasta, bardzo blisko wszędzie, jednak wszędzie musimy przemieszczać się samochodem. Ale jest to bardzo bezpieczne dla dzieci, jest cisza, spokój, jest fajnie. Z tym, że wiadomo, nie możemy tutaj mieszkać na stałe, to jest tymczasowe na razie, aż znajdziemy coś bardziej stabilnego i powiedzmy, żeby nie mieszkać w hotelu, prawda? Także tak wygląda na razie nasza sytuacja. Prawdopodobnie będę nakręcał więcej tych filmików, znaczy częściej będę, na pewno będę kręcił jakieś filmiki. Pokażę wam bardzo ciekawe miejsca na tej wyspie, a póki co tak na ten pierwszy odcinek to wrzucę wam trochę fotek, bo tutaj za dużo nie kręciłem, nie miałem jak, nie miałem kiedy. Praca 50 godzin tygodniowo. Obecnie robi się bardzo szybko ciemno. Jak wychodzę do pracy jest ciemno, wracam z pracy jest już prawie ciemno.
Także tak, na Korsyce też jest zima. Rano jest temperatura około 0, plus 2 stopnie, ale popołudniami, jak widać, mamy piękną pogodę. W tej chwili dochodzi do między 15 a 20 stopni na plusie. Także to nie są kanadyjskie zimy. Znajomi wysyłają mi zdjęcia, gdzie ponownie są zakopani. Temperatury do minus 35 stopni w okolicach Ottawy, także ja im serdecznie współczuję. I powiem wam, że wcale za tym nie tęsknię. Dobra, słuchajcie, tyle na ten pierwszy taki konkretny odcinek z Korsyki. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Hej!